Dobry wieczór, Jowita Plech. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. W wielu miejscach w Polsce już spadł śnieg, a to oznacza, że już zimowy klimat przed nami, mówi o tym również temperatura. Spójrzmy na mapę. W nocy i wieczorem zachmurzenie będzie duże. Będą też możliwe opady śniegu z deszczem, które będą marzły, ponieważ temperatura będzie niższa niż 0 stopni, minus 2, minus 3 na południu i na północnym wschodzie województwa świętokrzyskiego. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, będzie słaby, a ciśnienie wyniesie 990 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie niestety niekorzystna. W czwartek, drodzy Państwo, pogoda również nie będzie aż taka, jaką byśmy chcieli. Niestety zima nadchodzi, musimy się z tym pogodzić, choć dla niektórych może to być całkiem miła informacja. Jutro zachmurzenie będzie duże. Mogą również występować przelotne opady śniegu z deszczem, które również będą marzłe. Rano możliwe będą również mgły. Dlatego apelujemy do Państwa o ostrożność. W ciągu dnia temperatura maksymalnie wyniesie 3 stopnie Celsjusza. Minimalnie będzie to 1 stopień na wschodzie województwa świętokrzyskiego. Wiatr powieje z północnego zachodu, a ciśnienie będzie wynosiło 985 hektopaskali i biometr niestety będzie niekorzystny, więc osoby odczuwające jakieś dolegliwości meteopatyczne związane ze zmianą ciśnienia będą mogły czuć się jutro nieco gorzej. Podsumowując, drodzy Państwo, nie zapominajmy o tym, by ciepło się ubierać. Oczywiście nie zapominajmy również o czapkach i szalikach, bo temperatura nam niestety nie sprzyja. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i życzę miłego wieczoru.